Wydział nasz posiada olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o znakomitą kadrę interdyscyplinarną, bo mamy profesorów, począwszy od medycyny, poprzez nauki o kulturze fizycznej, biomechaników, fizjologów, chemików. Wykorzystując znakomitą bazę materialną, jaką mamy, hale, obiekty, chcielibyśmy się skoncentrować w tej kadencji na takiej idei, którą ja lansuję i ona legła u podstaw całego mojego programu wyborczego. Mianowicie dla nas cezurą jest 2015 rok, kiedy Wydział będzie obchodzić 20-lecie. I na 20-lecie mamy takie ambicje, osiągnąć pełne prawa akademickie, czyli uzyskać trzeci stopień studiów, czyli po prostu mieć studia doktoranckie. To pozwoli nam na stabilną pozycję Wydziału, pomimo fluktuacji związanych z uwarunkowaniami demograficznymi. Analizujemy te trendy demograficzne, jak to jest na AWF-ach. Jak wiadomo, w Polsce mamy 6 AWF-ów. Ich kondycja jest bardzo dobra. Jedyne wahania ilości studentów oni obserwują tylko na studiach zaocznych. Na studiach dziennych mają pełny nabór. Także w tym sensie jesteśmy optymistami i właśnie ta różnorodność kierunków studiów, jakie mamy i co to kierunki w większości przyszłościowe, zapewni nam nabór.